zaczęło się od kickboxingu i boksu. Przyjechałam później do Konina kontynuować karierę w Zagłębiu Konin. No i tak przez wiele, wiele lat, aż do 2011 roku. Potem była długa przerwa spowodowana różnymi zawirowaniami osobistymi i zdrowotnymi. I aż do zeszłego roku, do października, kiedy publicznie zdeklarowałam się, że zawalczę w grudniu na takiej gali, żeby się pożegnać, bo tak naprawdę przerwałam karierę bokserską i nigdy się nie pożegnałam z kibicami z Konina. Ale przewrotność losu sprawiła, że tej gala się nie odbyła, a jak już zaczęłam trenować tu, w tym miejscu, w którym jesteśmy dzisiaj, czyli w świątyni Relax, jestem taką osobą, która nie może przyjść na trening tylko po to, żeby sobie przyjść, tylko osiągać coraz większe rezultaty. Jak zaczęłam z treningu na trening bić jakieś takie swoje małe rekordy w tych różnych ciężarach, no to tak już zostałam, tak. No właśnie, kolejna dyscyplina sportu, czyli wyciskanie sztangi. Tutaj natomiast trzeba się mierzyć przede wszystkim z samym sobą. Sztanga weryfikuje wszystko, tak? Charakter, predyspozycje, wszystko to, czego sportowiec się najbardziej boi, czyli tego, że może przegrać z samym sobą. I uczą jeszcze wytrwałości i takiej cierpliwości, bo w ciężarach, w podnoszeniu ciężarów, w jakimkolwiek sporcie siłowym postęp jest bardzo mały. Nieraz już miałam takie zwątpienie, że może chyba jednak coś robię nie tak, bo tego postępu nie ma. Natomiast jak zaskoczyło gdzieś tak od kwietnia, to z zawodów na zawody ten mój rekord podchodził w górę, no aż do momentu, w którym jestem teraz. Jest to sport bardziej kontrowersyjny niż sporty walki. Jednak w sportach walki no kontrowersją jest to, jak się ma podbite oczy, gdzieś tam spuchniętą twarz, to jest ta kontrowersja. Natomiast w sportach kulturystycznych, siłowych, sylwetka kobiety czasem zbliża się do sylwetki męskiej i nie można o tym nie mówić, tak? Bo tak jest. Trening nie polega tylko i wyłącznie na tym, żeby maksy brać cały czas na treningu, ale powiedzmy 3-4 dni przed zawodami, tu na treningu, na tej sztandze, na tej ławeczce tutaj wycisnąć, żeby być pewnym tam. A sam trening to, tak jak wielu sportowców mówi, ciężka praca, czy jednak jest to pewna przyjemność? Ciężka praca. Jeżeli chce się mieć wyniki, chce się zaistnieć w sporcie wyczynowym czy zawodowym, to trening nie jest to ani przyjemność, ani zabawa, ani miło spędzony czas, tylko no nie chcę tu użyć brzydkiego słowa, bo mi nie wolno, ale no trzeba bardzo mocno docisnąć. Prywatnie jesteś też nauczycielką. Uczniowie wiedzą, że startujesz w zawodach? Wiedzą, no, w tej chwili wszystko, co człowiek robi, jest na Facebooku czy Instagramie, więc no trudno, żeby nie wiedzieć. I walcząc kilka lat, gdzieś tam to moje nazwisko było znane i prowadziłam też zajęcia bokserskie w szkole, więc oni wiedzą i teraz też wiedzą, czym się zajmuję. No i czują jakiś tam respekt. Gdyby powiedzieć im tak, że chodź pójdziemy, sprawdzimy, ile ty podnosisz albo ile ty dźwigasz, to raczej 9 na 10 nie zdecydowałoby się. Pierwszy sezon, pierwszy rok już za tobą. Podsumowując go, największy sukces i największa porażka, może zawód? Największy sukces, no jakby patrząc na rangę zawodów, to 4. miejsce Mistrzostw Polski, które były w październiku w Chorzowie. Tam brakło mi 2,5 kg do brązowego medalu. No, nie do końca uważam zawody, które odbyły się w miniony weekend, w sobotę, za udane, ponieważ raz, że to był mój debiut w trójboju siłowym, ale jak ktoś nie ma techniki, to choćby był bardzo silną osobą, to nie weźmie tyle, ile by chciał. Nie? Patrząc w przyszłość, jakie cele? Mówiłaś o trójboju siłowym i reprezentacji Polski, czyli poprzeczka jak zwykle postawiona wysoko. Jak zwykle postawiona wysoko. Marzec, kwiecień to są miesiące, w których będą takie zawody już znacznej rangi. Jeżeli uda Ci się spełnić te cele, będziesz pierwszą kobietą w Polsce, która połączy te dwie dyscypliny sportu, reprezentację Polski najpierw w boksie, a potem w trójboju? Chyba tak. No chyba tak. Nie znam żadnej mojej byłej koleżanki z reprezentacji, czy obecnych, bo jeszcze część dziewcząt, które walczyły ze mną, jeszcze nadal walczą. To na koniec, na święta i na nowy rok, czego Ci życzyć? Trwałości. Tylko i wyłącznie. I zdrowia. Jak będę miała wytrwałość, czyli będę widziała sens w tych treningach i będzie zdrowie, czyli żadna kontuzja się nie przytrafi, to wyniki przyjdą same.